Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3 do 4 do 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość. Czyli zobaczmy, mamy linę o długości 100 metrów i dzielimy ją na trzy części. Powiedzmy w takiej proporcji. Tutaj mamy 3x, tu mamy 4x, tu mamy 5x, gdyż taka jest proporcja między poszczególnymi odcinkami. 3 do 4 do 5 dostawiliśmy sobie tutaj x. No i zobaczmy, cała długość liny to jest 100 metrów. Czyli 100 metrów to jest suma tych x-ów, czyli 3x plus 4x plus 5x, czyli mamy tutaj 12x. Czyli 100 to się równa 12x, dzielimy przez 12, czyli 1x to jest 100 dwunastych, czyli to jest 8 całych i 4 dwunaste, czyli 8 i 1 trzecia, to jest 1x, a my szukamy, ile to jest 5x, czyli najdłuższy odcinek, czyli 5 razy 8 i 1 trzecia, 5 razy 8 to jest 40, dodać 5 razy 1 trzecia to jest 5 trzecich, czyli to jest w sumie 41 i 2 trzecie, odpowiedź A.